Wtedy to jest takie religijne esperanto, jeżeli mogę tak powiedzieć, ponieważ kolędy polskie znane są poza granicami, na przykład Lulajże Jezuniu miał w swoim repertuarze wspaniały, genialny tenor Luciano Pavarotti. My znamy kolędy niemieckie, austriackie ze słynną Cichą Nocą, która jest przetłumaczona na 300 języków i dialektów. Niebywała kariera jednej piosenki, która powstała w XIX wieku, została napisana przez wikarego wiejskiej parafii, a skomponował ją organista tej parafii. Niesamowita rzecz. Więc te kolędy pokazują jedną prawdę, że Chrystus przychodzi do wszystkich narodów, bo one sprawiają wrażenie, jakby właśnie ten Pan Jezus urodził się w Czechach, w Słowacji, w Polsce, wśród górali, w Belgii, w Szwecji, w ogóle we wszystkich krajach Europy i nie tylko Europy, ale i świata. To są kolędy, zawsze są bliskie mojemu sercu. No i bardzo ładny wybór, bo międzynarodowe kolędy. W domu rodzinnym się śpiewało te kolędy, w gronie najbliższych, czy w otoczeniu innych wiernych zebranych wokół tej wspaniałej tajemnicy i uroczystości, jaką są właśnie Boże Narodzenie. Ja życzę przede wszystkim sukcesów zawodowych, naukowych, osobistych i rodzinnych, ale takie życzenia to wszelkiego dobra, bo jak się daje to dobro, to ono wraca podwójnie i myślę, że każdy z pracowników uczelni to człowiek, który z pasją tutaj przyszedł i tą pasję chce realizować, tym młodym ludziom przekazywać. Chciałabym, żebyśmy byli, utożsamiali się z tym uniwersytetem jako miejscem wyjątkowym dla wyjątkowych ludzi. Są różne, są takie ludowe, powiedziałbym ludyczne, pastorałki, ale są też, które, z których bije głębia teologiczna. I tak właśnie jest tą kolędą Bóg się rodzi. Ta głębia jest budowana na zasadzie kontrastu, paradoksów. Nagi Bóg, moc truchleje, ogień krzepnie, blask ciemnieje. To chyba też najbardziej patriotyczna z polskich kolęd. Ten słynny motyw, podnieś rękę, Boże Dziecię. Boże Dziecię.